Dzień dobry, kochani. U nas jak wiało, tak wieje. Przed chwilą prawie mi telefon wywiało z rąk, także dwoma trzymam już znowu. Figurna jestem. No to proszę, w ogóle wychodzę w leggingsach do tego. Masakra, dobra, to potem. Walentynkowe róże. Jakie słodkie, tęczowe. Co? Samsung 20 dzisiaj wychodzi. Dzisiaj? Bierzesz od razu? Nie, nie ma pieniędzy. Ależ piękne. Kocham róże, ale niestety u mnie zawsze szybko u mnie kwikają. O, minio. Skrzydłami. Próbujemy nowej funkcji Sainsbury's Scan and Go. Scan and Back and Go. Skanujecie, wrzucacie od razu do torby, albo kupujecie, albo macie swoją i tylko przy wyjściu wychodzicie, tak jak kiedyś było w Tesco, coś takiego, nie? Także zobaczymy, jak nam się sprawdzi, czy ruszy. Masz tą aplikację? Mam Nektar. Nie, to trzeba drugą aplikację. Sainsbury's Smart Shop. Teraz po skończonych zakupach idziemy do self-serwisu i musimy zeskanować ten kod. No, zakupy zrobione. Powtórzę się jeszcze raz. Polega to dokładnie na tym samym, co kiedyś w Sainsbury's, w Tesco było, że chodziłeś... Chodzisz, skanujesz, wrzucasz wszystko do koszyka. Boże, brwi nie mam, wyglądam jak półtupek z krzaka. Wyglądam jak ziemniak. Zobacz. No, trochę jak ziemniak. I po prostu skanujecie wszystko do swojej torby, nie do koszyka, żeby później... Nie, w Tesco też nie trzeba było przekładać, od razu do torby można było i po prostu co jakiś czas sprawdzają. Tak, że w Tesco pistoletem, a tutaj swoim telefonem. Tak, a tutaj swoim telefonem, także... Chodziło, działa bez internetu. Tak, działa bez internetu, bo nie wiem, czy wiecie, ale w większości marketów w Anglii, taki mały fakt z Anglii, w większości marketów w Anglii nie działa internet. Nie wiem, na czym to polega, ale nie działa. Ja na przykład jak jestem na Slimming World, albo jak chcę sobie... dziecko wypadło. Nie, może... Spadło dziecko, to ten wiatr taki jest straszny. Nie przejęło zbytnio. No, ona się nie przejęła, dziecko taki owszem. W większości właśnie supermarketów nie ma tutaj internetu. Tak jak ja mówię, jeżeli ja korzystam z aplikacji Slimming World, żeby sobie tam coś sprawdzić, albo jeżeli są takie aplikacje, o których Wam mówiłam, dajmy na to Green Jean albo jakieś inne, gdzie oferują jakieś zniżki lub darmowe produkty, nie sprawdzicie tego w żadnym sklepie tak naprawdę, chyba że wyjdziecie do kafejki albo praktycznie do wyjścia, bo po prostu blokują wszędzie internet. Chyba żeby nie sprawdzać cen, mi się wydaje. Może nie blokują, ale jest... Tyle sprzętu. To jest jak szklanka Faradaya, to jest metalowa skrzynka. No dlatego właśnie mówię, tyle sprzętu, tyle wszystkiego, że nie działa po prostu. Także no nie wiem dlaczego tak jest, ale tak się dzieje. Dobra, idziemy jeszcze przed śniadaniem, weźmiemy Lunę, póki jeszcze nie leje, bo na razie jest czyste niebo, wieje jak czort, ale nie leje. Założymy sweterek. Mówiłam Wam kiedyś, że Luna kocha zakładać sweterki. No chodź, idziemy na dwór. Chodź na dwór. Dobra Luna, dobra. Cieplutko będzie w sweterku. Kto by pomyślał, że nasz pies będzie w sweterku chodził? Kto by to pomyślał? Jeszcze się tak cieszę z tego. Luna, jak pancernik wygląda. To jest pancernik. Ej, pancernik. Idziemy, kurtki na grzbiet. Dobrze, Luna. Ciepło? A miało to trwać tylko dwa dni, nie? No? Tak wieje, że aż Lunie sukienkę podwiewa czasami. Jak się cieszy, durnyło. Jakby ktoś mi nie wierzył, że wieje, to zobaczy, wieje. I to tak wieje, dzięki Bogu, że to chyba aż pusto o tej godzinie, co? No po prostu... Szok! Tak, Luna, widzisz, jakie cuda nie widać? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. Jak widać, już jesteśmy w domu i spotkaliśmy taką panią. Ja Wam nieraz, nie dwa mówiłam, że ona miała takiego pieska jak Borys. Oskar się nazywa. I Oskar właśnie w kwietniu już będzie miał 13 lat. I już tak się spotykamy na spacerach od... praktycznie od kiedy mieszkamy tutaj. No i właśnie wiedziałam, że Boryska żeśmy musieli uśpić. Mówię, bo... no i wiecie co, no i teraz mi się chce ryczeć. Że musieliśmy jednak uśpić. Ona się prawie popłakała, mówi, że też się tak boi. Mówi, że każdego dnia się budzi i zagląda na tego Oskara, czy on jeszcze żyje. On już ledwo chodzi, tak jak Borysław.
Już tymi łapami ledwo powłóczy, prawda, Lunka? A ty szczekałaś na niego jak głupia. Ale taki kochany i taki zazdroszczy, że jeszcze jego ma. No ale niech ma. Dobra, pokażę wam na szybko, co kupiłam i pokażę wam moje zakupy i Radka zakupy. Zacznijmy od moich, to jest serek Kork, to jest taki po prostu mielony biały serek, ciabata, chleb, takie bułeczki bezglutenowe, które mogę jeść po prostu jedną dzień, nie mogę sobie zjeść, nie muszę. Później jabłka, truskawki i maliny. Zapytał się Radek, czy bierzemy linua, bo były na jakieś tam promocje. Mówi, weź, niech sobie leżą w domu. Wyciągam teraz koszyk, do tego włożył krówki i do tego włożył ponczusie. Także tak, kochani, u nas wygląda robienie zakupów. Co chcesz, ucho? Czemu tak szczekałaś na Oskara? Czemu tak na niego szczekałaś? Ty jesteś niedobrą suką. Niedobra suka jesteś. Mówię, że to suka, bo to suka, a nie pies. Nie obrażam jej, jakby ktoś był tutaj nowy i jeszcze nie wiedział. Będzie zapiekanka z pieczarkami i z serkiem na tej takiej bułeczce bezglutenowej. Gluten jem normalnie, ale po prostu te bułki są smaczne. Dajcie mi znać pod spodem, jakie jest wasze ulubione śniadanie. Może coś ściągnę. To jest moje najukochańsze śniadanie, ale też zajmuje zawsze dużo czasu. Niestety, ale polecam. Jest pyszne. Zresztą, kto nie lubi takich zapiekanek a la pizza. Jedna kawka wykończona, także to wyciągamy i tutaj wędrujemy do powiększającej się kolekcji. Pieczareczki już na bułeczce są, to jest cebulka, pieczarki, sól, pieprz i oczywiście kurkuma. No i teraz tutaj posypię je serkiem. Nie wiem, ile tego serka wysypię, mam wymierzone 30 gramów, także ile zejdzie, tyle zejdzie. Jest i moje śniadaneczko. Zabieraj nosa. Już myślałam, że idzie do mnie tutaj niuchać, ale nie idzie, masz szczęście. Kto jest moją myszeczką? Kto jest moją małą myszką? Myszka, co jest grane? Lunka, ty mi tutaj nie zaczynaj. Ty mi nie zaczynaj tutaj. Chociaż dzisiaj na spacerze była ładna, fajna, wesoła. Ale już kolejny wieczór ma taki niejaki. Także chyba trzeba wybrać się znowu do weterynarza. Ale ostatnio miała przecież wszystkie badania robione. Ale chyba się wybierzemy, tak? Bo się zaczynasz zachowywać jak Borysek. No, zdrowy, zdrowy i nagle niezdrowy. Tak? Moja myszeczka. Ojej, ojej, moja myszeczka ukochana, mój mały smoczek z niekończącej się historii. Moja misia, ale gubi sierści jak cholera. Pomyślałam, że wyjdę i zobaczę, jakie szkody tutaj wyrządzone, ale nie jest źle. Tutaj, zobaczcie, róże wspaniale nam podbijały. Cześć, moja różo! Już jest lepiej? Już się lepiej moja róża czuje? Moja kochana. Także tak, poodbijały nam tutaj, gdzie nam miały poodbijać. Wszędzie, zobaczcie, dużo mają tych. Boże, dalej tutaj bałagan, no ale uwierzcie mi, że nie ma jak sprzątać. No i tej dalej nie obcięłam, bo tutaj ma te róże, no i już mi nowe puszcza. Ale ona za wysoko jest, także muszę się zastanowić, co z tym zrobić. No jak mówiłam, żonkile mi powypuszczały. Tutaj wychodzą. Tutaj mamy pąki. Tutaj też mam żonkile, ale tutaj zawsze luna gania, pewnie nic z tego nie będzie. Nie poobcinaliśmy jeszcze krzaków. A zobaczcie, tutaj już są pąki, także nie wiem, jak to zrobię. Świeciło trochę słońca, to i żarówka się naładowała jedyna, także niech się świeci. Ogólnie to ogród w wielkim, wielkim bałaganie. Jak widzicie, po prostu jest... Nie przygotowaliśmy jego na zimę odpowiednio i wygląda, jak wygląda. Ale no nic, ogarniemy. Pąki na magnolii są. Tutaj goździki już kwitną z innymi jakimiś tam śmieciami. Tam, znaczy Boże, bratki. Tam goździki zaczęły kwitnąć. Tutaj chyba dzikie bratki. Tutaj zobaczcie na te maleństwa też są. No co ja, jest za zimno, ja już się trzęsę, także nie mam za bardzo jak tego zrobić. Aha, z zeszłego roku, pamiętacie, wkładałam róże do ziemi tutaj. Obcinałam i wkładałam i kochani, będę miała róże nowe, zobaczcie. Także w tym roku je porozsadzam tam, gdzie trzeba. Normalnie jestem zachwycona, że to się udało. I tutaj też. Chyba mam albo 3, albo 4 takie nowe róże będę miała, także super. Tutaj to chyba tylko hortensje zostawimy. No i szklarnia, luna i ogródek. Ogródek przekopaliśmy, tyle dobrego. No i reszta tak wygląda. Już bym chciała, żeby było ładnie, ale nie jest. Chodź do domu! Chodź do domu! Szybko! No! No!
ziemniaki z kurkumą kipią, warzywa się parują, patelnia z olejem czeka, kotlety Radzia z serem czekają, mój burger już się robi, także zaraz będzie obiadeczek! Jezusie, no naprawdę, byłam z 15-20 minut na ogrodzie, bo jeszcze troszeczkę tam porobiłam, poukładałam. Jest tak zimno, tylko że oczywiście Jola była w bluzie. Jola zawsze jest najmądrzejsza, chodzi, marznie i później jest jak jest. Jutro już do pracy, także chciałabym sobie zrobić paznokcie. Mówiłam Wam, że się zastanawiam nad hybrydami. Kupiłam sobie hybrydy, akurat była promocja na hybrydy z Eveline. I zgadnijcie, co z nimi zrobiłam. Zostawiłam w domu. Ja mam jeszcze jakieś z mojej współpracy, którą kiedyś dostałam. One na pewno są dobre, ja je dostałam 2 lata temu, ale użyłam ich może z 5 razy, także myślę, że jak zakręcone leżą w mojej szafce, to na pewno będą dobre, także później sobie pójdę i sprawdzę. W ogóle, czy używałyście hybryd z Biedronki? Bo słyszałam, że mają lepsze opinie niż Semilak. I Semilaka sama nie używałam, bo Semilak wiem, że bardzo dużo osób uczula, także ja nawet się na to na razie nie łapię. Chociaż też myślę, że to zależy od wykonania, od tego jak to robi, wiecie o co chodzi. Ale no zobaczę, pomaluję sobie może dzisiaj albo jutro którymiś hybrydami i zobaczę jak się z tym będę czuła. Bo wiecie, że ja po prostu nie lubię za długo mieć tego samego koloru na paznokciach. Boże, bateria znowu mi pada. Nie lubię mieć za długo tego samego koloru na paznokciach. Przepraszam, palca włożyłam w kamerę. Także zobaczymy. No miałam tyle podejść i za każdym razem po jednym razie po prostu rezygnowałam, bo 10 dni z jednym kolorem już po prostu zmywałam. Paznokcie były w idealnym stanie, ale ja już zmywałam, bo już mi szlak trafiał. Jeśli chodzi o moje włosy, dzisiaj będę je chciała prostować, ale moi drodzy, minął... Dzisiaj jest wtorek, tak, czyli minął równo tydzień. Wyobraźcie sobie, że już mam odrosty takie 3 mm. To jest po prostu... Ile włosy rosną w ciągu miesiąca? Bo mi się wydaje, że mi ostatnio 3 cm urosły w ciągu miesiąca. Naprawdę, jeżeli to tak będzie wyglądało, wiecie o co chodzi? To chodzi o te włosy takie mądrości, takie błyszczące, śliczne i piękne. Także jeżeli będzie tak to wyglądało, to się będę denerwowała, ale no mniejsza z tym. Ważne, że rosną. Najważniejsze, że rosną. Jak mój Radek mówi, ciesz się, że rosną, znaczy, że jesteś zdrowa. Także w to wierzę. No, Jeffrey właśnie pokazuje swoją najnowszą paletkę, także jeszcze sobie ją obejrzę, zanim cokolwiek innego zrobię. Nic nie mam od niego. Ponoć ma świetne rzeczy, ale jakoś, nie wiem, Jeffree Star i nowa kolekcja nie dla mnie, także jego rzeczy mnie absolutnie jak na razie nie kuszą. Takie, moi kochani, mini denko, to jak widzicie jest Isena płyn do demakijażu oczu, micele, prowitamina B5, spoko. Nie wszystkie tusze do rzęs domywał. Wydawało się, że już wacik jest czysty, ale bardzo często pod prysznicem jeszcze, wiecie, jak domywam buzię. No niestety coś tam pod oczami było, ale to już łatwiej schodziło, później wychodziłam jeszcze raz, tylko przemyłam lekko, wypukałam i już było ok, także nie ze wszystkimi tuszami sobie radził, ale fajny produkt, nie podrażniał, nie piekło w oczy, jakiego używałam. A ja też się wzięłam za jakieś tam konkretne czystki, także wyrzucam rzeczy z szuflady, tu jakaś odżywka Janda była, coś tam, także wszystko wyrzuciłam. Tutaj znalazłam boks jeszcze ze swoją biżuterią, także też muszę przejrzeć, bo na przykład widzę, tutaj już mi pożółkły kolczyki, tak. Tutaj jest, moi kochani, moja biżuteria ślubna, to nie było srebro. I zobaczcie, też pożółkło bardzo, także pójdzie do śmieci. Także biorę się za to, poprzeglądam sobie pieniądze, oczywiście u nas zawsze wszędzie pieniądze. I tak, i może jeszcze wyciągnę nam takie miejsce z rzeczami, gdzie mam tak dużo rzeczy i muszę to wszystko wyciągnąć i przejrzeć, ale po prostu zabieram się do tego, jak wiecie, jak to się często człowiek zabiera, jak po prostu mu się nie chce. No to właśnie ja się tak zabieram. Kto pamięta ten naszyjnik? Z New Looka. O, widzę, że jedno oczko zniknęło, ale ja jego tak uwielbiałam, byłam z niego taka dumna, pamiętam, że... Znaczy dumna. On był bardzo, bardzo popularny, udało mi się go dostać. On chyba kosztował 14 funtów w New Looku, czy coś takiego. Bardzo dobry stan, no ale na pewno o nim będę chodziła, także zobaczę, może ktoś gdzieś... A może wystawię na szpoka. Mam na sobie kombinację dwóch szminek, które miałam wyrzucić, ale razem je zmieszałam i wyglądały nawet fajnie. To jest Avon i to jest... Moi drodzy, Essence, także na razie jeszcze zostawię. No i zobaczę, czy będę nosić, bo mam tego tyle, że muszę się Wam przyznać, że zrobiłam sobie brokatowego drineczka. To jest ten jean, który dostałam od kogoś w pracy na Secret Santa. Piję z tonikiem, bo z lemoniadą jest dla mnie za słodki, także już długo nie pijam. Napiję się. Zobaczcie, jaki śliczny. Widzicie? Brokat. Ciekawe, jakie to niezdrowe. Tak, moi drodzy, tak właśnie działa Jolanta. Godzina 10:30, a Jola się jak zwykle bierze za
Już zresztą Wam mówiłam, wyszukuję jakieś rzeczy, gdzie mogę uporządkować, co mogę posprzątać, co mogę wyrzucić. Zwłaszcza się skupiam na wyrzucaniu. Popatrzę sobie na różne zestawy, na różne lakiery i zobaczę, co będę mogła, to sprzedam, co nie, wyrzucam, co chcę, zostawiam. Bez skrupułów. Tak, Jola sprząta w lakierach i zamiast sprzątać, bawi się malowanie paznokci. Tak sobie sprawdzam, czy jeszcze na przykład będę sobie robiła French'a kiedyś i nie wiem, powiem Wam. No i ogólnie z całej kupy lakierów do wyrzucenia mam tylko te dwa. Tutaj sobie przygotowałam małą kubkę na może sprzedaż, albo nie wiem, może zaniosę do pracy. Nie mam pojęcia jeszcze, co z nim zrobię, bo są w dobrym stanie lakiery, w bardzo dobrym stanie lakiery, także jeszcze jakieś mam 500 do przerobienia, także na spokojnie zdążę wszystko zrobić. Dobra, moi kochani, godzina pierwsza w nocy, ja w maseczce siedzę, to jest maseczka restrukturyzująca z Origins. Miałam jakąś użyć tą nową z The Body Shop, ale nie chcę. I tak, pierwsza jest, tak jak mówię, ja się biorę za film dla Was, bo jutro z rana nie będę miała czasu, a chciałabym, żeby jutro poszedł film. To już będzie pierwszy vlog z Polski, także jej, kto się cieszy. Mam nadzieję, że zostawił łapkę do góry. Także kochanie, Wam bardzo, bardzo za dzisiejszy dzień dziękuję i po dzisiejszym filmem też lajkujcie. Do następnego razu, buziaki, pa, pa, pa!